Dziękujemy wszystkim za złożone zamówienia, za pozytywne opinie i za oznaczenia na Instagramie. Oznaczając nasz sklep na Instagramie, możesz pojawić się w naszym filmie. Pozdro! Tak, no, jest to rzecz, o której należy mówić otwarcie. Nie radzimy sobie z presją otoczenia i podejmujemy leczenie. Uwaga, ważny komunikat. Już w tą sobotę, 19 października, widzimy się tutaj, bo jest wyprzedaż magazynowa. Będą niższe ceny, będą produkty, których nie ma w sklepie, w internecie. I co jeszcze będzie, Poncz? Będzie jeszcze na siłowni. Po 16 będą konkursy na siłowni albo wspólny trening. Zastanowimy się, zobaczymy ile Was będzie. Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy byli ostatnio i wszystkich, którzy będą w sobotę. Poza rzeczami z wyprzedaży będzie dostępny cały nasz asortyment, także każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy! Siemanko YouTube. Pod ostatnim filmem było bardzo dużo komentarzy, dziękujemy Wam. Algorytm nam sprzyja. 100 tysięcy wyświetleń weszło na naszym nowym kanale. Nice. Dziękujemy Wam bardzo. I co? Pisaliście komentarze, jakie są Wasze koszty miesięczne, czy na przykład taki komentarz, ile płacicie za wynajem obecnego lokalu, o jakiej jest powierzchni, więc postanowiliśmy, że będzie to bardzo ciekawe Wam te nasze stałe miesięczne koszty powiedzieć. Jesteście gotowi poznać kwotę? Bo ja jestem gotowy. Będziemy liczyć, w pamięci będziemy liczyć. Dacie radę? Trzeba to kiedyś zrobić. Zanim zaczniemy, to chciałem bardzo Wam podziękować za... Co ty kurwa, dublujesz wszystkie spółgłosy. Dziękować. Naprawdę. On już zna tę kwotę. Zaczął jąkać. A ja też znam, przetrawiłem jakoś sobie razem z tym, ale nie wiem jak będzie później. Czekajcie, bo ja miałem bardzo ważny punkt programu. On już policzył i jest wstrząśnięty po prostu. Prosimy Was o te prośby, o te modły do głównego, jak my to nazwaliśmy, główny... Bóg algorytmu? Bóg algorytmu, no. Algorytmus. Twórca youtuberów. Tam, gdzie się ogląda nas w tym korpo, nie? Siedzi w YouTubie ten bardzo miły pan, bardzo przystojny, albo bardzo ładna dziewczyna, pani siedzi i przegląda nasz film. Prosimy Pani albo Panie, dajcie, popchnijcie to do przodu, prosimy Was. To jest prawdopodobnie jeden przycisk, nie? Tak. Czemu nie teraz? Wyjątkowo w tym filmie dzisiaj nie powiemy skurwysyn ani nic takiego. Bardzo prosimy. Ja nie mogę tego obiecać, ale mów za siebie. No dobra. Żeby Bóg to dostrzegł, Bóg algorytmus, zostawcie łapkę w górę i dajcie jakiś komentarz. Teraz już jest trudniej, bo jak napiszecie komentarz bez sensu, już mają filtry. Coś wiecie, nie wiem, kolorowy zwieracz kartofel. Te trzy takie losowe słowa, algorytm nie wyłapie już tego. Natomiast nie piszcie bezsensowny komentarz, bo już mają na to filtr. Mają na to Obawiam sposoby. Się serio, że już mają na to sposoby. Dobra, lecimy z kosztami. No dobra, mam taką notatkę i ogólnie tutaj są takie główne nasze koszty. Jest dużo takich kosztów małych, co no tak ciężko byłoby nawet je wypisać, bo samo przygotowywanie filmów na ekipę, czy takie codzienne, na przykład utrzymanie techniczne, sprzętu, budynku i tak dalej, no to są na pewno kilka tysięcy miesięcznie dojdzie, ale tutaj takie jasno, czarno na białym mamy. To zróbmy 5000 koszty dodatkowe. To od razu piątka na start niech leci. Tam nie. Do wora leci. Mogę ją wrzucić? Dawaj, wrzucaj no. Piątka leci, okej. Okay. Piątka jest na start. Tu jest worek? Zaczynam, no to tam no. A dawajcie tu zrobimy, tak jak wtedy. Dobra, to przenieś go. Dobra, ale jeszcze dopowiem, że ludzie nie myśleli. Siedzi tak, Błażej, patrz co robię z workiem. Czekaj, podaję do Sakera worek. O! Czekaj, za plecami. Dawaj, okej. Okay. Zrób kosz. Czysta, Błażej, czysta. Dobra, odkładam worek. Nie, czekaj, jeszcze, patrz. O, trzy worki, patrz Błażej. Trzy worki, czekaj, Saker, masz jeden, masz drugi. Aj, kurwa, masz. Kurwa, to wszystko w dziesiątkach było, panowie. Ile tego tu mamy? Masz jeden, masz drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Pach, jeden worek i zostawiamy już. Już jest jeden. Dobra. No i właśnie takie koszty dodatkowe, na przykład teraz będziemy musieli zapłacić animatorowi pewnie kilka tysięcy złotych. I to jest właśnie te pieniądze na start. No albo bardziej się nauczy robić animację, albo będziemy musieli freelancera sobie do tego jakiegoś wynająć. To już twoja decyzja, Błażej. Błażej ogarnie. Dobra, no to... Ja tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć, żeby ludzie nie myśleli, że jesteście debilami. Mniej więcej znacie wszystkie te koszta tutaj pojedynczo, tylko nie znacie całości tak naprawdę. Żeby nie było tak, że rozrzucamy kasę, wiesz, na prawo i lewo i na nic nie patrzymy. Nie rozrzucamy. Przed chwilą tak robiliśmy w tych workach. No. Nie, to już za nami teraz. To jeden pieniążek za uchem miałeś. Dobra, słuchajcie, no to tak jak było to pytanie z komentarzy pierwsze, ile płacimy za nasze biuro, magazyn, za nasz ten główną naszą siedzibę, gdzie na co dzień pracujemy, to jest 20 000, to się i dlatego to jest uważam sporo, bo tam jest 700 m², dlatego płacimy 20 000, bo chcemy mieć tą siedzibę w Warszawie, bo tu mieszkamy, jest nam wygodnie, pewnie w innych miastach, jak oglądacie nas z całej Polski, to jest dużo, ale właśnie w Warszawie takie ceny są, więc to jest 20 000 miesięcznie. Standardowa stawka, no i coraz częściej zastanawiamy się, jesteśmy bliżej podjęcia tego kroku, żeby jednak zainwestować w naszą działeczkę i tam siedzibę Dzika zrobić. Ja sobie wyobraziłem, że to jest takie miasteczko Dzika, że wchodzisz i masz zagrodę dzików, masz stodołę jakąś. Dzikland. Co będzie i jak ty byłeś w tym, w Star Warsie, nie? To, że my wchodzimy do Dzik World. Dzik World. Dzik World. A powiedz to po angielsku. Dzik World. Biuro, siłownia, wielka szparnia. I jeszcze siłownia w środku. No dobra, no ale wiecie co, zejdźmy na ziemię, bo to są marzenia. Ja rozumiem, że fajnie jest pomarzyć, ale wróćmy. Dobra, to mamy 25 już rzucaliśmy wcześniej, tak? Czyli 25. I 1000 premii dla Błażeja za montaż tego filmu. Tak, dobra. Tak. Od razu ciekawym tematem są samochody. Każdy z nas ma służbowy samochód. To fakt. Nie najwyższej klasy. Nie jesteśmy rozrzutni tutaj pod tym względem i tak jak ja myślę, Robur, jeżeli się mylę, to mnie sprawdź, że paliwo plus samochody to będzie 7 000 miesięcznie. Można tak uśrednić, różnie przepalamy paliwo, ale tyle możemy dać. Chcesz rzucić? Niskie raty. Ja bym powiedział między 6 a 7. Chcesz to wrzucić? 7 jest... No ja 7 rzucam. To wrzuć. Pyk. Tu gdzie siedzimy, mamy swoje studio. Obok jest zaraz za ścianą siłownia, za to płacimy... Co tam się stało? Deja robi trening. Ktoś się przeciąża. Dobra, zwalniamy Deję, to odejmij parę tysięcy. Dobra. Za przeszkadzanie. 1700. 1700, tak. Nie pamiętam, ta najniższa się ciągle zwiększa, ale... Ty pod marketingu. Coś. To siłownia i to nasze studio. I studio, ale teraz zima nadchodzi, dmuchawy odpalamy i tam wyjdzie... Plus 10 000. Różnie, no już Owca napierdala 35 stopni, ale... nie? Jak tu wchodzę. To 1000 trzeba 10 000 złotych nie. Za ogrzewanie sił. Z 1000 tak. Nie, no ale 8 000. Kto wrzuca? Ja mogę. Jak 8 000? 1000 na dmuchawę. Tak? 7 za siłkę, 1000 za dmuchawę. I dochodzimy do największego kosztu, jaki istnieje w naszej firmie, czyli wynagrodzenia dla pracowników. I tutaj, żeby nie było aż takiego chaosu w tym, uwzględniliśmy osoby, które można powiedzieć są na co dzień w firmie. Mimo że u nas są takie płynne te godziny, bo mamy grafików, montażystów, projektantkę, typa od marketingu, my sobie lubimy dostosowywać te godziny i nie jesteśmy jak standardowa firma, etat 8 godzin i tyle. Ale osób, które są na co dzień w firmie jest 20, włączając w to sklep stacjonarny i wynagrodzenia kosztują nas 100 000. Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika, to jest ponad 1000 kosztów dodatkowych dla pracodawcy. Czyli no, zarabiacie powiedzmy 2500, to dla pracodawcy to jest pewnie no, powyżej 3,5. No i dlatego to jest aż 100 000. No. Z reguły tak jest, że właśnie nawet a przy wyższych wypłatach to oczywiście rośnie, nie? Ty średniej miałeś powiedzieć. No ale to wiesz, można każdy... Myślę, że sobie szybko przeliczył, że to właśnie 5000 na pracownika średnio wychodzi. No i właśnie dlatego, że są takie duże koszty dla pracodawcy. No i to jest ciekawy ogólnie temat. Możecie pisać w komentarzu, co sądzicie o naszych ZUS-ach i innych opłatach, jeżeli prowadzicie swoją działalność, bo ogólnie bardzo ciekawie się czytało wasze komentarze związane właśnie z błędami, jakie wy popełnialiście na własnej działalności. I widzę, że fajnie nam się tu grupa osób na kanale tworzy, która też jest zainteresowana albo prowadzi swoją firmę. Więc jak najbardziej takie tematy poruszajcie, piszcie swoje doświadczenia, to się mega ciekawie czyta. Sklep stacjonarny miesięcznie kosztuje nas 5000. To ja mogę? Tak? Dobra, tak jest. Sklep stacjonarny przy Nowym Świecie, fajna lokalizacja, tak. No tyle trzeba zapłacić za taki lokal. Tak, to jest blisko Nowego Światu, dużo osób przechodzi tamtędy i stawka za metr jest spora, nawet jak na Warszawę. No i oczywiście my nie opieramy sprzedaży jakoś nie skupiamy się na sprzedaży lokalnej. Jak mamy być z wami szczerzy, to trochę zaniedbujemy ten sklep stacjonarny, w sensie to jest mocno powiedziane, ale na pewno gdybyśmy mieli więcej czasu lub ludzi odpowiedzialnych za sklep stacjonarny, to byśmy, to mamy dużo pomysłów, ale żeby, właśnie się za to wzięliśmy powoli, żeby ten sklep jeszcze lepiej tam funkcjonował. No i też traktujemy ten sklep nie tyle jako koszt stricte, ale jest to fajna wizytówka w takiej lokalizacji. Internety, telefony. Internety, tak śmieszne. Takie rzeczy. 2000. Ja mogę? No. 5 GHz, może coś. Internet. Chyba tak, coś mi się kojarzy tam. Ostatnio właśnie jakąś sieć mamy 5 GHz, ale ta sieć 5 GHz, o, dobrze, że jesteś, bo jest tutaj typ od marketingu, który zakładał tą sieć. Wow, jak ty go zobaczyłeś? Ja osobiście wybieram tą 2G. Netflixa wczoraj streamowaliśmy i słaby bufor. Przedwczoraj, słaby bufor. 408, 360p, 480p. Oglądaliśmy film. 22 lipca. 22 lipca, tak. O Breiviku. Potem zmieniliśmy na 2G. Nagle wszystko działa, nie? W 1080p. To, że twój stary Asus tam nie nadorzał. Twój stary! Z klatkarzem to ten, ale no, także no. Bekę mamy z 5G. Tak, będziemy musieli outsourcować te usługi informatyczne, dlatego ten koszt pewnie wzrośnie dwukrotnie, właśnie dzięki Owcy, tak. Który ciągle narzeka na internet. Tak, narzekam na internet. Także kolejny koszt, leczenie psychiatryczne, opieka psychologa, no to głównie tutaj Owca nas kosztuje, 1000 zł miesięcznie, no a my po 500-600 z reguły. Robór jest 600. No robór 600, bo ostatnio troszkę się ogarnął. Tak, no, jest to rzecz, o której należy mówić otwarcie, tak jest nasze zdanie. Influencerzy mają różne. Nie radzimy sobie z presją otoczenia i podejmujemy leczenie. Świrujemy. Ale to chciałem, ale widziałeś, jakim tonem to powiedziałem? Tak jakby to prawda była. Tak. Ja się zacząłem zastanawiać, czy wy nie chodzicie, kurwa, beze mnie. 2000. Jak ktoś wyłączył film 2000 za internet nie dorzuciłeś? No. To sobie pomyślał, o kurwa, nie, chodzą do psychiatrów. Dobra, to koniec. Nie, ale są serio, ja rozumiem osoby, bo wiem, że są takie branże, które mają psychologa i ja to rozumiem, że, że jedni są bardziej podatni, drudzy są mniej podatni po prostu na konsekwencje związane z codziennym po prostu publikowaniem treści, gdzie jest twoja morda. No i, no i jednak czytasz, nie, te komentarze. Naprawdę. Trzeba być doświadczonym człowiekiem. Na pewno to ułatwia. Na pewno to ułatwia, ale wiemy, że nawet to doświadczenie, nawet może być dojrzały facet i może sobie nie radzić z tym. Paradoksalnie możesz sobie gorzej radzić z tym obciążeniem, jakie generuje właśnie publikowane posty w sieci, niż taki nastolatek, nie? Także to zależy. Myślę, że genetyka jak z wierzchołkiem bicepsa, nie? Co sądzisz o tym? Myślę, że coś takiego, no to... Strona internetowa, utrzymanie miesięczne, hostingów, domen i tak dalej. Tutaj też zapisałem 2000 zł. żeby się nie rozdrabniać, wiadomo. Tak? To dopisać? To dorzucam. Tu jest wiele poszczególnych kosztów, no, po kilkaset, kilkadziesiąt złotych. Szanuję. Myślę, że z 2000 można dorzucić. A, niesamowity zakres ruchu. Dobra, to kolejny 2000. No, dorzucasz? Wrzuciłeś? Wrzuciłem. Dobra, git. I słuchajcie, taki obszerny temat mam teraz. Też dość dużo pieniędzy. Wigilię widzę. Plus wiele. A wiele. Bo chciałem powiedzieć, że obszerny temat. Ale jak jest Wigilia, to też jest... My lubimy fajnie dać premię. Ja lubimy rodzinnie. Rodzinnie lubimy firmę potraktować. Właśnie. I dorzucamy fajną premię. Ale na mordo, ludzie chcieli odcinek o stałych kosztach. No wiem, a nie okoliczności. Masz rację, teraz tak pomyślałem, bo zobaczyłem Wigilia. No to ten obszerny Owca temat, marketing internetowy plus Wigilia, tak. No to są na przykład reklamy w Google, w Facebooku, jeszcze gdzie indziej, nasi kochani ambasadorzy. No i tego typu koszty właśnie, marketing internetowy 25 000, podsumowując. No tak. To jest spory koszt, ale działa. Można powiedzieć, że tak naprawdę jeszcze ile, z pół roku temu nasz cały marketing był organiczny, to znaczy ludzie pracujący u nas w firmie zajmowali się marketingiem. I uwaga, po prostu... byliśmy ewenementem, naprawdę tak. Ewenementem na skalę kraju, że sami własną jakby, przez własne media potrafiliśmy stworzyć firmę, taką dużą sprzedaż. Teraz już zaczynamy robić te reklamy w Google, Facebooku, no większość to robi. No także jak na przykład wpiszecie dzik, to wyskakiwał wam dzik, bo my to zrobiliśmy, czyli ktoś, nie wiem, no wrzuciliśmy taki film, albo byliśmy w jakimś artykule, albo po prostu wypozycjonowało nam naszą stronę, bo robiła takie odsłony. A teraz już jeszcze chcemy się rozwinąć, oczywiście, i po prostu no tutaj już działa ten cały mechanizm AdSense. Ułatwić wam. Czekaj, AdSense? AdWords. Księgowa, pomoc prawna, na przykład kancelarii. W ostatnim filmie dużo mówiliśmy, w przedostatnim chyba, o tym, że zamierzamy chronić dzika jeszcze bardziej i pozałatwiać... frajerów. No to... Pozałatwiać tych frajerów. No delikatnie mówiąc, więc te koszty rosną i przy naszej skali działalności już pomoc prawna jest niezbędna. Tak samo ogarnięta księgowość. No i tu też takie rzeczy... to będzie 8–12 000 miesięcznie, w zależności od tego, ile jest pracy. Jasne. Rzucacie? Tak, no ja pstryknę. Skala się zwiększa i też potrzebujemy pomocy prawnej, nawet jak wprowadzamy nowy produkt. Kiedyś robiliśmy to bardziej na własną rękę, bardziej patrzyliśmy na to, co wiemy my. Ewentualnie czasami wchodziła w grę jakaś taka pojedyncza porada, no ale chcemy to teraz usystematyzować, żeby nie było tak, że w coś inwestujemy czas, pieniądz i nagle trzeba odkręcać wszystko, a produkt jest już na rynku. No na naszym etapie też podpisuje się umowy z dostawcami, z jakimiś partnerami i wiadomo, że lepiej, żeby to była jedna większa, dobra kancelaria niż taka doraźna pomoc jednego, drugiego prawnika, prawda? Więc no, godzimy się z tym kosztem, ja myślę, że tak trzeba było zrobić. No i przede wszystkim trzeba chronić dzika i żeby stale go chronić, musimy mieć taką współpracę. Musimy mieć taki stały koszt, po prostu opiekę prawną. Dobra. Mi wyszło 187 000. Ja pierdolę. 187. Wiecie, co oznacza kod 187 w Kalifornii? Nie wiem, czy w całych Stanach. Compton? 187. Co oznacza takie zgłoszenie na policję. Nie wiem. Zabójstwo. Tak? 187? To jest śmierć. Wiadomo, możemy potraktować te cyferki, bo to są nadal tylko cyferki. O, tak nam to tłumaczą na tej wspólnej terapii. Że to jest tylko cyferka, nie? Ona, jak ją interpretujesz, to zależy od ciebie. I teraz możesz się postawić jako ty, no to, to wtedy to będą jakieś pojebane cyfry, nie? Ale trzeba to traktować jako firma jako inwestycja, że te wynagrodzenia na przykład dla pracowników, że to jest inwestycja w ludzi, że inwestujemy w ludzi i wtedy jest lżej na psychice. Że na przykład taka siłownia, zobaczcie, gdyby nie siłownia, nie mielibyśmy tej serii na YouTubie, gdzie wyciskamy. I nie mielibyśmy porad psychologicznych, bo to tutaj ich zasięgamy. No właśnie. Tam są nasi lekarze, słychać ich. Tak. Właśnie, to jest też nasz odwyk, nie? No, trzeba tak na to patrzeć i naprawdę, no, trzeba być kurwa odważnym. Trzeba być naprawdę mega odważnym, żeby tak myśleć o tych kwotach i żeby nimi codziennie zarządzać. I dopiero zobaczyliśmy to, jak do tego doszło. Wcześniej nie mieliśmy świadomości takiej, że naprawdę te decyzje są mega stresujące często, bo tutaj mamy na przykład kwestię, czy wydać na nowy produkt 50 000, czy nie, czy on się przyjmie, czy nie. Czy zamówić Texas Bar na siłkę, nie Robur? No. Czy stać nas na podwyżkę dla pracowników? No właśnie, no o, to są bardzo ciężkie sytuacje. Właśnie ja się cieszę, że mimo takich kosztów, no to, że sprzedaż jest coraz wyższa i możemy większe kwoty jeszcze przeznaczać na rozwój firmy i cały czas na nowe produkty, poszerzać ofertę i myśleć, co więcej możemy zrobić. I no, możemy się smucić, że tyle jest kosztów, ale jednocześnie trzeba się bardzo cieszyć, że przez ostatni rok tak bardzo poszliśmy do przodu i że jeszcze więcej niż te 187 000 miesięcznie możemy przeznaczać na rozwój firmy. No ja w ostatnich miesiącach najbardziej zadowolony, w sensie tak z tego, co dostanie klient, to jestem z tego. Bo jak sobie zamówicie nasze nowe koszulki, to jest wreszcie to, w sensie to jest taka koszulka, że ja mam takich 6 czarnych i tą błękitną na niedzielę. I ja wiem, że nie ma sensu żadnej innej koszulki nosić już, mogę ją na zawsze mieć, te koszulki. Dlatego, bo ogarnęliśmy wreszcie krój taki, jaki ma być. Tu mamy taki materiał tych koszulek, że wreszcie no, jesteśmy w 100% zadowoleni. A ja się cieszę z takiego... I fajnie, że dostaniecie te koszulki i jest w chuj dobrze, kurwa, no w chuj dobrze jest, po prostu jest w chuj dobrze. A ja się cieszę... Bo wkurwiało mnie czasami, że nie było w chuj dobrze. Może... Że było dobrze, a nie było w chuj dobrze. A sprawiedliwie będzie, jak każdy powie swój ulubiony produkt z ostatniego czasu, a nie tylko ty. To dawajcie, mówcie wy. Ja mówię ulubiony sorry, produkt. Sorry, że tak powiedziałem, ale wiem, że was też to cieszy. Tak, mnie też cieszy. A mnie najbardziej cieszy ostatni produkt, koszulka Polo. O, pokażmy kurwa. Ją na ekran. Polo? Nie jestem w niej teraz, nie też, nie, ale mam ją, no bo kurwa. Mam ją przy biurku. Ja będę nosił. Tylko zmieniłem teraz. Ja najbardziej właśnie wineczki lubię, co nie? Czuję się perfect, tak nie? Elegancko. Dobrze leży. Perfect fit. Perfekcik. To ja powiem o czymś, czego jeszcze nie ma, ale najbardziej jestem zadowolony z nadchodzącego oversize'a. Bo tak mówimy, że wiadomo, że jest więcej zamówień i tak dalej, ale skupiamy się serio na tym w chuj i dziesiana, żeby to było w chuj dobre. Coraz no nie ma innej opcji, bo rynek coraz zweryfikuje. Lepsze rzeczy są. Rynek zweryfikuje szybko. Mamy nadzieję. No. Ale jest taki nasz plan, żeby wprowadzać w Polsce w coraz fajniejsze, lepsze rzeczy, nawet technologicznie, i mam nadzieję, że nam się to uda. Na przykład własne materiały fajne. Jeżeli macie taką koszulkę i jesteście z niej niezadowoleni, napiszcie do mnie na Instagramie owcawk. Daję wam 60 000 złotych każdemu. To dobra, to ile was? Bo wiem, że będziecie tak z niej zadowoleni, że nie będzie chcieli tych 60 000. Jesteś pewny, wiem, że do stałych? Nie, ale jeżeli będziecie szczerzy ze sobą, że jesteście szczerzy, szczerze, patrzycie na tą koszulkę, nie no kurwa, nie mam nic do zarzucenia tej koszulce. Szczerze. Że jeżeli nie jesteście szczerzy ze sobą, no to podchodzi typ i was zastrzeli po prostu. Zróbmy tak, że muszą ci ją oddać. Z własnym sumieniem, przecież wiadomo, że to jest gra, ale z własnym sumieniem. Musi ci ją oddać i wtedy dostaję. Ja myślę, że... Może ją oddać, ale dostaniesz 60. Żeby nie chcieli jej oddać. To jest tak dobra, że nie chcą ci jej oddać. Ja myślę, że nawet jak ktoś przyjdzie do owcy i powie, że mu coś nie pasuje, to owca go tak przekona, że jemu będzie pasować i tak. Że jeszcze weźmie 8. No. Standardowo prosimy was o łapkę w górę, o komentarz, po prostu żeby żeby zwrócili na nas uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale i zachęcamy jeszcze raz do, nawet do pomocy, no bo prowadzicie własne działalności i jeżeli macie coś takiego, co zróbcie inaczej, to napiszcie w komentarzu na dole.